Dzień dobry, sąsiadko. Dzień dobry. Może i dzień dobry, ale noc nie. Co się dzieje, sąsiadko? Wcale w nocy się nie wyspałam, bo sikorka imprezowała. Naprawdę? Ja w nocy spać nie dawałam? Ja nie imprezowałam. No ale pewnie za głośno zabawowo i fajowo oglądałam. Zabawowo i fajowo? Ja też chciałam. Nic nie szkodzi. To dziś zapraszam. Cieszę się, więc już się nie gniewam. No to jesteśmy umówione. Co za kłótnie i hałasy? Mała różnica zdań, Zenku. Wszystko w porządku, Wialu? Tak. Nie przejmuj się. Klekle, klekle, pomocy potrzebuję. Gdzie raczej Kromek, klekle? Albo Milenka, nie widzę. Co się, Boćku, stało? Coś cię zabolało? Klekle, raczka Romka poszukuje. Widział go ktoś? Albo Milenę Meduzę? Klekle. Nie, nie widziałam dziś. Co się stało? Klekle, Morś mi ma znów straszne kłopoty, klekle. Lecę go ratować. Raka Romka sprowadź. Słyszeliście? Morsin znów ma kłopoty. Szybko. Biegiem do roboty. Poszukam Mileny. Biegnijmy szybko. Czy ktoś mnie słyszy? Utknąłem. No, w końcu jestem. Tyle czasu bez wody? Milenka musi doznać ochłody. W końcu moje macki poczują wodę. Morświnku, Morświnku kochany, co się stało? Pomocy. Mogę się ruszać. Cała płetwa mi już boli. Jak stąd wyjść? No jasne, już ci pomagam. Czekaj, pójdę z drugiej strony. Nic się nie martw, zaraz cię uwolnię. Troszkę nie mam siły, ale czekaj. Nic się nie martw. O, coś drgnęło. Spróbuj teraz popłynąć do przodu. Nie działa to. Ratunku, pomocy. Gdzie są wszyscy? Może wejdę do wody. Tak spróbuję. Też nie działa. Skąd to tu się wzięło? Chcę stąd wyjść. Czy zawsze tak już zostanę? Nie, coś wymyślimy. Klekle, klekle. Już lecę, Morświnie. To będzie Kbolek. On nam pomoże. Klekle, klekle. Szukałem Mileno cię. Widziałeś, co Morświnowi stało się? Klekle, możesz go stąd wyciągnąć? Z całej siły próbowałam i próbowałam i go ratowałam, ale zupełnie rady nie dałam. Klekle, nie martw się. Raka Romka tu potrzeba. Klekle, lecę. Czekaj, nie zostawiaj mnie samej tu. Nie smuć się, Morświnku. Ociek poleciał po raka. O, źle to wygląda. On tak długo nie wytrzyma. Ratujmy Morświna. Próbowałam, naprawdę próbowałam. Rady nie dałam. Ociek Olek szuka raka Romka. On na pewno pomoże. O nie. To naprawdę wygląda bardzo źle. Nie stójcie tak. Róbcie coś. Szukajcie raka Romka. Jestem szybka. No to lecę. Ktoś bezmyślnie wrzucił puszkę do wody. Tak. Tak, albo zostawił na plaży. Ludzie bardzo dużo śmiecą. Zobacz, jest tu też słomka. Bardzo groźna dla zwierząt wodnych. Z
sama sobie kiedyś jedną na odnóżkę nadziałam. To bolało. Słomka i nawet keczup sobie pływa. Kochane dzieci, wyrzucajcie do specjalnych pojemników śmieci. Innym uwagę zwracajcie, a jak trzeba, posprzątajcie. Ja te śmieci wyłowię. Nie mieści się to wszystko w głowie. Gotowe. No nie. Kto tak na śmieciu na plaży? To ja te śmieci z wody wyjęłam. Klekle, klekle. Znalazłem raka Romka. Nie martwcie się, klekle. Morświn będzie uratowany. Tak myślę. Klekle, Romku, to tu. Jestem. Biegłam jak najszybciej umiałem. O nie, to straszne. Czekaj, już ratuję cię. Już płynę. Spróbuję to wyciągnąć. Nie dasz rady. Ja już próbowałam. Jestem trochę silniejszy. No nie mogę. Klekle, przecież masz ostre szczypce. Przednij puszkę, klekle. Właśnie, czemu na to od razu nie wpadłem? Puszkę rozciachałem. Spróbuj teraz wypłynąć. Ja przytrzymam i pomogę. Jeszcze trochę. Dało się. Hip, hip, hura, hura, hura. Dziękuję, Romku. Uratowałeś mnie. Wam wszystkim dziękuję. Zabiorę tą puszkę, a jeszcze ci pakuję. Zostałem uratowany, ale było już bardzo źle. Więc kochane dzieci, nie śmiećcie. Śmieci lądują do muszli oceanów i zabijają zagrożone zwierzęta. Cieszę się, że nic ci się nie stało, że jesteś cały i zdrowy. Teraz już odpoczywamy. Wszystkich widzów na kolejny odcinek zapraszamy. Zostawcie tylko łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnego odcinka.